EKG jest to badanie nieinwazyjne, niebolesne, które rejestruje pracę serca, czynność elektryczną serca. To jest to badanie, gdzie zakładamy klamry na ręce i nogi i przyklejamy kolorowe elektrody w okolicę przedsercową. Dzięki temu możemy zobaczyć, czy nie ma niedokrwienia mięśnia serca, rozpoznać pośrednie cechy przebytego zawału w przeszłości, spojrzeć na zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia, zobaczyć, czy nie ma cech przerostu jam serca. Echo serca to nic innego jak USG serca. Z wykorzystaniem ultradźwięków możemy ocenić pracę serca. Do badania nie trzeba w żaden sposób specjalnie się przygotowywać. Badaniem echo serca oceniamy budowę serca. Możemy ocenić wielkość jam serca, kurczliwość lewej i prawej komory. Możemy zobaczyć, czy nie ma przerostu mięśnia lewej komory. Jest to badanie, którym oceniamy zastawki. Możemy rozpoznać wadę serca, wrodzoną wadę serca, przecieki między jamami serca, między przedsionkami, komorami. Jest to badanie, które wykonujemy u osób z podejrzeniem, z objawami niewydolności serca, z podejrzeniem choroby wieńcowej, u osób z arytmiami serca. To jest takie bardzo podstawowe badanie w gabinecie kardiologicznym. Holter EKG to zapis elektrokardiograficzny, który trwa dłużej niż takie EKG spoczynkowe wykonywane w gabinecie kilkuminutowym. Tutaj rejestrujemy pracę serca, najczęściej jedną dobę, z wykorzystaniem tylko trzech elektrod. Trzy elektrody przyklejane są w okolicę przedsercową i całą dobę pacjent wykonuje normalne czynności i w trakcie tych czynności w ciągu dnia obserwujemy elektrokardiograficznie serce. Kogo kierujemy na badanie holterowskie? Pacjentów, którzy zgłaszają kołatania serca, niemiarową pracę serca, pacjenci, którzy mieli epizod omdlenia, zasłabnięcia. W trakcie tego badania możemy wykryć zaburzenia rytmu serca, możemy stwierdzić zaburzenia przewodzenia, pauzy w biciu serca. Na podstawie takiego badania możemy pacjenta skierować na wszczepienie stymulatora serca, jeśli rozpoznamy bloki przewodzenia, przerwy w pracy serca. Niekiedy decydujemy się na przedłużone badanie Holtera, takie choćby trzydniowe. W niektórych sytuacjach zakładamy holter EKG 12-odprowadzeniowy, kiedy podejrzewamy już konkretne zaburzenia rytmu serca. Holter ciśnieniowy, tak zwany ABP, służy do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są w odstępach 20 lub 30 minutowych i po takiej dobie pomiarów ciśnienia mamy większą wiedzę na temat faktycznego ciśnienia pacjenta. Kiedy kierujemy na takie badanie? Kierujemy pacjentów, którzy mają rozbieżne wyniki w gabinecie lekarskim i w pomiarach domowych. Pacjentów z nadciśnieniem białego fartucha, jak to nazywamy. Pacjent, który ma wysokie wartości u nas w gabinecie, a zgłasza nam prawidłowe wartości w pomiarach domowych. Bywa, że mamy odwrotną sytuację. Jest pacjent, u którego znajdujemy powikłania nadciśnienia tętniczego, a w gabinecie ma zawsze wysokie, ale prawidłowe jeszcze ciśnienie tętnicze. Takie ukryte nadciśnienie tętnicze też możemy rozpoznać w trakcie całodobowego pomiaru ciśnienia. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj nasz kanał.